Cześć, witaj serdecznie z tej strony Darek z kanału Enlinado. Jeśli interesujesz się angielskim, to ten materiał jest dla Ciebie niezależnie od tego na jakim etapie angielskiego jesteś. Ja obiecuję Ci, że w tym materiale dam Ci motywację. Na pewno znajdziesz tutaj przynajmniej jeden taki sposób, który wykorzystasz do swojej nauki angielskiego, pod warunkiem, że oczywiście go wdrożysz do swojej codziennej nauki, bo musi być to rutynowe działanie, które będziesz kontynuować, które będziesz regularnie wdrażać, a być może tych sposobów będzie nawet więcej. Ja korzystałem z nich praktycznie wszystkich. Od czasu do czasu też staram się spontanicznie je wdrażać do swojego angielskiego. Już teraz możesz dorzucić łapę w górę i koniecznie zasubskrybuj ten kanał, bo ja gwarantuję Ci, że. Pomogę ci z twoim angielskim. A zatem pierwsza rzecz. Talk to yourself. Czyli mów do siebie. Niby taka trywialna porada, niby taki ogólnik, ale zastanów się, jak często mówisz do siebie w języku angielskim i co to w ogóle może dać. Zobacz, możesz zrobić sobie takie ćwiczenie, na przykład Describe your day. Czyli opisz swój dzień. Czy jesteś w stanie powiedzieć, co jadłeś, czy jadłaś dzisiaj na obiad? A jeśli nie, to możesz lekko oszukać, możesz sobie to wypisać w języku polskim, czy napisać to swoimi słowami po angielsku, a później to skonfrontować, na przykład używając Google Translate, czy jeśli masz taką możliwość, możesz zapytać jakiegoś anglojęzycznego rozmówcę, czy to działa i czy to się da przetłumaczyć. Bardzo fajne ćwiczenie, tak naprawdę nie zajmie Ci więcej niż kilka minut dziennie, a możesz bardzo wiele zyskać, ponieważ to pomoże Ci się wypowiadać w języku angielskim. So remember, talk to yourself, alright? Następna porada, another tip. I to być może na początku wyda Ci się szalone. Powiesz, nie, 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 to nie dla mnie, ja na pewno nie będę tego robić, ale zastanów się. A chodzi o run your own blog. Czyli prowadź swojego własnego bloga. I nie chodzi tutaj o to, żeby na przykład chwalić się swoim kotem. Czy na przykład opowiadać się w swoim codziennym życiu, tylko żeby to był taki blog poświęcony właśnie Twojemu angielskiemu. Na dobrą sprawę nawet nie musisz tego publikować. Możesz to robić oczywiście incognito, tych platform blogowych jest mnóstwo, ale możesz też robić to tak naprawdę do szuflady, czy po prostu gdzieś tam do jakiegoś folderu. Będzie to dla ciebie po pierwsze punktem odniesienia, bo teraz być może zaczynasz angielski, być może jest on na słabym poziomie i możesz pisać bardzo proste rzeczy, pewnie będziesz popełniać bardzo wiele błędów. Ale później z czasem właśnie będziesz widzieć jak to wyglądało na początku i jaki progres udało ci się poczynić z czasem. I to może być bardzo podobnie jak w przypadku rozmawiania do siebie, czyli opisywanie swojego dnia, opisywanie swoich emocji, jakieś odczuć, być może pomysłów, być może swoich marzeń, planów i tak dalej. Wszystko to co w jakiś sposób sprawi, że przyswoisz nowe zdania, nowe zwroty, nowe słówka i będziesz cały czas związany czy związana z językiem angielskim. Dlatego koniecznie wdróż do swojego codziennego życia pisanie. O ile ten pomysł być może wydał ci się szalony, to ten będzie jeszcze bardziej szalony, a mianowicie sing karaoke, czyli śpiewaj karaoke. Nie umiesz śpiewać. Ale powiedz tak szczerze: Czy nie zdarza ci się czasem gdzieś coś zanucić, na przykład przy goleniu, albo jadąc samochodem, słuchając swojej ulubionej piosenki w radiu? W karaoke właśnie o to chodzi, że spotykają się tam ludzie, którzy śpiewają zazwyczaj nie umiejąc śpiewać, i ty możesz to robić też na własną rękę. Tak naprawdę nie chodzi o samośpiewanie, tylko chodzi o to, żeby poznać lyrics, czyli słówka tych piosenek, które są teraz na topie, które są popularne. A gwarantuję Ci, że bardzo łatwo, wpisując nawet w YouTube tytuł tej piosenki plus karaoke, czyli karaoke angielskie, znajdziesz właśnie podkład muzyczny plus słówka, czyli lyrics, czyli tekst tej piosenki i możesz wtedy próbować imitować to śpiewanie. Co Ci to da? No, te piosenki są na pewno bardzo popularne, więc będziesz je słyszeć cały czas i cały czas. I wtedy już będziesz wiedzieć, o czym tam śpiewają. Więc jeśli za dziesiątym razem usłyszysz jakąś piosenkę Don't Break My Heart. To wtedy będziesz wiedzieć, że chodzi o niełam mi serce, i być może ten zwrot kiedyś, oby nie, ci się przyda. Czy masz swojego ulubionego aktora, a może aktorkę, piosenkarza, piosenkarkę, osobę w jakiś sposób znaną, a anglojęzyczną? Watch an interview. Czyli obejrzyj z nią wywiad, zobacz z nią wywiad. I też na początku może to być karkołomne, dlatego możesz próbować wpisywać na YouTubie ten wywiad, czyli interview, plus swojego idola, czy. Kogoś, kim się inspirujesz, na przykład Arnold Schwarzenegger, plus subtitles, czyli napisy. Być może wtedy uda ci się znaleźć właśnie wywiad, w którym są anglojęzyczne napisy. Wtedy będzie ci łatwiej na samym początku. Dlaczego warto robić właśnie coś takiego? Ponieważ będzie ci łatwiej obejrzeć coś i przeanalizować coś, co w jakiś sposób może cię zainteresować. A jeśli ta osoba, tak jak wspomniałem, inspiruje cię w jakiś sposób, no to wtedy prawdopodobnie ty będziesz chcieć dociec, o czym ta osoba tam mówi. Dlatego daj sobie taki challenge, watch an interview. Podobno zawsze jesteśmy dziećmi, czasem tylko o tym zapominamy, a dzieci lubią się bawić. Idąc dalej, dzieci lubią grać w gry. Prawdopodobnie masz smartfona, a jeśli tak, to możesz mieć tam najróżniejsze gry. Być może nawet tracisz, przepraszam, inwestujesz swój czas na jakąś grę, inwestujesz w rozrywkę. Ale zastanów się, czy można by to jeszcze lepiej wykorzystać, na przykład grając w takie gry, które dadzą ci możliwość poznania angielskiego. Czyli różnego rodzaju gry słowne, różnego rodzaju gry z zagadkami, z jakimś tekstem. Przykład: milionerzy. Wystarczy, że wpiszesz w swoim sklepie z aplikacjami A millionaire plus English. Czyli właśnie milionerzy po angielsku, i wtedy prawdopodobnie znajdziesz jakąś grę tego typu, która będzie polegała na teleturnieju wiedzy, która będzie takim teleturniejem wiedzy. I wtedy ty czytając coś, nawet jeśli tego nie zrozumiesz, będzie trzeba to sobie przetłumaczyć, a później jeszcze wskazać odpowiednią odpowiedź. Czyli korzyści mamy tak naprawdę więcej. Być może uda nam się poznać kulturę danego państwa. Na pewno będzie to fajna zabawa. Inne ciekawe gry tego typu to Riddles, czyli zagadki, czy na przykład Scrabble. Po prostu wpisując Scrabble znajdziesz tego typu gry, zazwyczaj są one darmowe, więc z całą pewnością teraz stojąc gdzieś w korku, czy czekając w jakiejś kolejce, na przykład do lekarza, będziesz mógł czy mogła robić coś twórczego i też dającego w jakiś sposób satysfakcję. A jeśli już rozmawialiśmy o tym, że każdy z nas jest dzieckiem, to co lubią robić dzieci? Oglądać kreskówki. Kreskówki w języku angielskim to cartoons. Poznałem bardzo wiele osób, które mają taki wspólny mianownik. Mówią, moje pierwsze zetknięcie się z językiem angielskim to były właśnie kreskówki. Może warto wziąć z nich przykład. Kreskówki zazwyczaj są proste w odbiorze, zazwyczaj są wesołe i zazwyczaj też mają takie słownictwo codziennego użycia. Dlatego warto znaleźć być może jakieś swoje kreskówki z dzieciństwa właśnie w wersji angielskiej i spróbować je obejrzeć. Nawet jeśli nie zrozumiesz wszystkich zdań, to prawdopodobnie wyłapiesz bardzo wiele rzeczy z kontekstu. I taka jedna kreskówka na dzień, czy powiedzmy jakiś 20-30 minutowy seansik z takimi kreskówkami, na pewno da Ci też wiele zwrotów, wiele nowych słówek, osłuchasz się dzięki temu i też gwarantuję Ci, że w rozmowie codziennej, później z drugim człowiekiem, będziesz mieć taką sytuację, o, znam to na przykład z takiej kreskówki. Jedziemy dalej. Use English for Children, czyli korzystaj z angielskiego dla dzieci. Jest bardzo wiele projektów, czy to na YouTubie, czy na różnego rodzaju stronach, które koncentrują się właśnie na najmłodszych. Mogą to być wspomniane kreskówki, ale mogą to być też piosenki dla dzieci. Być może masz w rodzinie dziecko, być może jakiegoś siostrzeńca, czy bratanka, i wtedy możesz z takim dzieciakiem odsłuchiwać już od najmłodszych lat, tak naprawdę od pierwszego roku życia. Osłuchiwać anglojęzyczne piosenki. Wersje typu Ban McDonald farm miał czy koła autobusu kręcą się w wersji angielskiej, będziesz już mieć punkt odniesienia, bo wiesz mniej więcej co tam jest śpiewane. Teksty są proste, kolorowe i bardzo łatwo wpadają w ucho, więc później też będziesz dzięki temu znać wiele przydatnych słów i wiele przydatnych zwrotów. A jeśli do tego momentu podoba Ci się mój materiał i mówię do rzeczy, to koniecznie zobacz teraz w prawym górnym rogu taki mały eksperyment w postaci mini kursu 3 naprawdę najlepsze materiały wybrane z moich kursów przedstawione w takiej ultra szybkiej formie. Jeśli nie wyświetlać się nic teraz w prawym górnym rogu, to koniecznie zobacz też link w opisie. Learn English Jokes, czyli naucz się angielskich żartów, angielskich dowcipów. To nie jest łatwa zabawa dla początkujących, bo jak wiemy, wiele dowcipów ma podwójne dno, trzeba się doszukać też takiego znaczenia kulturowego, ale gdy już to załapiesz, gdy załapiesz nawet ten poziom najprostszych żartów, to później będzie fajnie to można wykorzystać w codziennej rozmowie. Na przykład poznając nowego native speakera, czy jakiegoś nowego rozmówcę, ty będziesz mógł, czy mogła opowiedzieć mu ten dowcip kawał. I przede wszystkim, nie wiem czy wszyscy tak mają, ale ja tak mam na pewno, że gdy słucham jakichś kawałów czy czytam jakieś kawały, to bardzo mocno mnie to wciąga. I tak mówię sobie, jeszcze tylko ostatni, jeszcze tylko ostatnia strona, jeszcze tylko minutka, bo już muszę iść do pracy. A tymczasem cały czas i cały czas się w to zagłębiam. I w języku angielskim, gdy będziesz czytać te jokes, czyli dowcipy, będzie dokładnie taka sama sytuacja. Twój czas będzie pochłaniany, przez to inwestowany na coś dobrego, czyli na twój angielski. Zatem spróbuj English Jokes. Rozmowa jest bardzo ważna, wiem, że na początku wiele osób boi się rozmawiać face-to-face, -face. nie każdy ma też taką możliwość. To uwaga, uwaga, register a discussion forum, czyli zarejestruj się na forum dyskusyjnym. Albo na przykład na grupie na Facebooku. Na pewno się czymś interesujesz. Być może zbierasz znaczki, może grasz w piłkę nożną, może puszczasz latawce, a może jesteś programistą komputerowym. Gwarantuję Ci, że w każdej z tej branży, hobby, jakimś zainteresowaniu jest społeczność, w każdym praktycznie. Możesz nawet składać domy z zapałek i znajdziesz społeczność osób składających domy z zapałek. Zatem dlaczego by tego nie wykorzystać? Zarejestruj się w takim miejscu, rejestracje są darmowe, społeczności są duże, możesz tam zadawać pytania, możesz czytać rzeczy, które Cię w jakiś sposób interesują poznasz słownictwo, te specjalistyczne z Twojej branży, zatem są tego same plusy, bo to, co robisz w języku polskim, możesz też automatycznie robić w języku angielskim. I ostatnia rzecz to make a challenge, czyli stwórz sobie jakieś wyzwanie, jakby utwórz sobie wyzwanie. Moja propozycja na przykład jest taka, codziennie będę nagrywać 10 sekund jakiegoś krótkiego materiału po angielsku, na przykład te słówka czy zwroty, których udało mi się dziś nauczyć. Na przykład biorę telefon i Hello, today I met a new friend and his name is Michael He seems to be a very nice guy. Czyli poznałem dzisiaj nowego człowieka, kolegę, ma na imię Michael i wydaje się miłym, człowiekiem miłym facetem. Widzisz, to jest bardzo proste, to nic nie zajmuje, ale to jest dla ciebie coś takiego, co zmobilizuje cię do codziennego działania, do regularnego działania, a wierzę, że z tym działaniem będą powiązane inne działania związane z językiem angielskim, bo zazwyczaj to jest bardzo mocno ze sobą splątane. Jeśli robisz jedną rzecz, to musisz na przykład sprawdzić tłumaczenie jakiegoś słówka, czy musisz sprawdzić wymowę jakiegoś słówka i z zaplanowanych początkowo 5 minut robi się 15 minut, ale ty tego nie odczuwasz, bo jest to dla ciebie przyjemność. Mam nadzieję, że wśród tych 10 porad takich typów udało ci się znaleźć coś przydatnego dla ciebie, co ciebie zainspiruje do działania i co tobie da możliwość poznania nowych zwrotów, nowych słówek, nowego jakby uzależnienia się od języka angielskiego. Dzięki temu przełoży się to na twój angielski, będziesz łatwiej mówić, będziesz łatwiej tworzyć zdania i dyskutować z ludźmi, bo przecież na rozmowie właśnie nam najbardziej zależy. Na dziś to tyle. Jeśli podobał Ci się ten materiał, koniecznie dorzuć łapę w górę i koniecznie też daj mi znać, czy udało Ci się kiedyś korzystać z tego typu pomysłów, czy Ty wprowadzisz jakiś pomysł do swojego codziennego życia. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Zobacz też inne moje materiały. Z tej strony Darek z Enlinado. Cześć!